Marcin Skrzek przed galą TFL 20. Witam Cię. Witam. Powiedz, no właśnie, walka o pas ze specjalnym zadaniem. Masz odzyskać pas, żeby on tu w Polsce został i żeby znów nie musiał być gdzieś tam przechowywany w Finlandii. To jest, tak słyszałem, szef powiedział, tak jest. Jak się w takim razie czujesz w tej sytuacji? No jak się czuję? Dla mnie to jest co? No walka jak każda inna. Kolejny kroczek w jakiejś tam małej przygodzie z MMA. Nie czuję żadnej presji tego typu rzeczy, więc naprawdę czuję się fantastycznie. Wychodzę, chcę zrobić robotę, chcę bardzo wygrać. Czy to były walki o pas, czy nie, zawsze tak chciałem, dążyłem do wygranej, więc no, tym razem też tak będzie. Daniel Rutkowski, z którym rozmawialiśmy, twierdził, że bardzo mocno się z Tobą do tego pojedynku przygotowywał i że już w tych ostatnich etapach to ciężko było z Tobą wytrzymać, jeśli chodzi o te wszystkie elementy klatkowe. Czyli rozumiem, że sam też czujesz się odpowiednio przygotowany do tego występu. No tak, Daniel mnie dużo dociąża. Naprawdę dużo mi pomógł w takich myczkach, że tak powiem, zapaśniczych. No i dużo się przy nim rozwinąłem też pod tymi zapasami, tak? Wiadomo, że dużo mam, nasz trener Leszek Kulik robi też myków zapaśniczych, no ale sparowanie z takim Danielem, no, którym jest numerem jeden w Polsce i non-stop zagania, non-stop pod tą klatkę, no to jednak daje dużo, nie ma co się oszukiwać. A też trochę może przysłodził sobie z tymi, że tak ten... Mówisz, że trochę przesadził? No! No dobra, nie ujawniajmy wszystkiego. Nie tak. No... Na pewno już sobie radzę dobrze z tym i nie mam jakiegoś coś takiego, że muszę prowadzić walkę w stójce czy coś w tym stylu. Będzie parter, będę próbował w parterze. Jeżeli nie będziesz mu w parterze, będę wstawał do góry. Zapasy nie są mi obce, więc no, nie boję się żadnej płaszczyzny. Daniel jeszcze dodatkowo mógł Ci pewnie, nie wiem czy opowiadał, bo on tych pasów tyle dźwiga, to mówił, że to ciężkie jest, nie ciężkie, mówił, że to fajnie takie pasy dźwigać. Coś wspominał o tym czy nie? Nie wspominał nic o tym, ale podejrzewam, że musi być fajnie. Musi być fajnie. No to jest szansa, żeby się o tym przekonał. Zapytam Cię tak, Hubert Szmajda, który walczył o pas z Twoim rywalem, no nie udało mu się. Widziałeś tę walkę Huberta? Widziałeś te atuty przeciwnika Huberta? Gdzieś tam udało się jakieś dostrzec? Znaczy powiem tak, ja walczyłem też na tej gali, jak Hubert się bił i nie widziałem całej walki, bo też zajęty trochę byłem tam, jak Kęsik walczył. No powstrzymaliśmy na tej samej gali, tak powiem szczerze, no widziałem... Potem już nie wracałeś do tej walki, rozumiem. No tak, jednym okiem już tak powiem widziałem i nie widziałem jej nigdzie ani powtórki, ani z tego typu, nie dostałem materiału. No ale no wiadomo, no wiemy czego się spodziewać tak naprawdę po Jerem. Do czego Ty się spodziewasz? Ja się spodziewam tego, że na pewno będzie próbował obalać, tak? No to jest wiadomo, no to jest jego płaszczyzna, jest zapaśnikiem, więc będzie dojść do swojej płaszczyzny. Chociaż wiadomo, że stójki też jego nie lekceważę i na pewno będę skoncentrowany na tej walce od samego początku i od płaszczyzny stójkowej. Czyli co? Od razu ogień? Od samego początku ruszasz na swojego przeciwnika? Czy jaki jest taki pomysł na sam start? Może na całą walkę to mi nie powiesz pewnie. Pomysł jest taki, zobaczcie go i spokojnie jutro na spokojnie zobaczcie, jaki jest pomysł tak naprawdę. Nie będę ujawniał szczegółów. Na pewno już jestem troszkę bardziej mądrzejszym, doświadczonym zawodnikiem, więc też się nie rzucę na hura. To co, czekamy na ten pojedynek, a gdybyś miał go zareklamować, to jak byś to zrobił, gdyby tak zachęcić, żeby dla Ciebie tą galę jutro zobaczyć? No co no, żeby zachęcić wszystkich kibiców, to powiem, oglądajcie, śledźcie moją karierę, moją przygodę, bo naprawdę będą fajne grzmoty, będą też fajne walki na gali, nie tylko moja, będzie też Cezary Kęsik walczył, więc naprawdę będzie się dużo działo na tej gali. No to i my zapraszamy, dziękuję bardzo.